Alleluja! Ojcze, dziękuję Ci za to miasto, dziękuję Ci za Warszawę. Ojcze, ja ogłaszam, że Twoje słowo będzie dotykało życia ludzkich serc. Ojcze, w imieniu Jezusa ja ogłaszam, że to słowo nie wróci do niepuste, ale wykona pracę w ludzkich sercach. Ojcze, dziękuję Ci. Ja wzywam Cię, Ojcze, abyś Ty przekonywał Duchu Święty ludzi o grzechu sprawiedliwości, o sądzie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to miasto. Dziękuję Ci za tych ludzi. Niech oni nie mogą jeść i spać, ale niech myślą o Twoim słowie dzień i w nocy w imieniu Jezusa. Nazywam się Mateusz Wnukowski i chcę, żebyście dzisiaj się przez chwilę zatrzymali i posłuchali o tym, o czym dzisiaj do Was będę mówił. A chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że Bóg jest żywy i Bóg jest realny. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym prawdziwym Bogu. Nie o jakimś bożku religii, nie o jakichś sakramentach, nie o jakichś marykach. Chcę tutaj powiedzieć o żywym Bogu, którego spotkałem 6 lat temu. Wiecie, ja byłem katolikiem, byłem dobrym człowiekiem. Chodziłem do spowiedzi, spowiadałem się ze swoich grzechów, ze swoich problemów. Ale wiecie, ja cały czas szukałem czegoś. Ja szukałem jakiegoś takiego zaspokojenia mojej pustki w moim sercu. Chciałem ją wypełnić pornografią. Chciałem kilkakrotnie się zabić, bo nie widziałem sensu w swoim życiu. Krzywdziłem innych ludzi. Ale wiecie, przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy ja, zdesperowany, powiedziałem: jeżeli jest pomoc jakaś dla mnie, to ja chcę ją znaleźć. I wiecie, gdy ja powiedziałem to, to spotkałem ludzi tutaj w Warszawie, w centrum, i oni mi powiedzieli o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny, że to nie jest religia, że to nie jest jakaś wymyślona postać. Wiecie, religia nam mówi, że Bóg to jest jakaś enigmatyczna postać. Jezus Chrystus, On powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem i że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. Tylko On może Ciebie zbawić. Żaden inny człowiek na tej ziemi nie jest w stanie Ciebie uratować ze swoich grzechów. I wiecie, ja 6 lat temu zawołałem do Jezusa i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie. Powiedziałem: Jezu, ja chcę Ciebie poznać takim, jaki Ty jesteś, taki, jaki Ty naprawdę jesteś. I przyszedłem do Niego, oddałem Mu swoje życie, spotkałem się z żywym Bogiem i On zmienił moje życie i stałem się nowym człowiekiem. I dzisiaj Wam to głosimy. Głosimy Wam Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, który wierzy. Jeżeli wierzysz, to pójdziesz po śmierci do nieba, ale jeżeli nie wierzysz, to pójdziesz do piekła. On powiedział, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Uczynki Twoje nie mogą Cię zbawić. Chodzenie do kościoła, może myślisz sobie: ale ja jestem dobrym człowiekiem, ale ja mam dobrą pracę, ale ja mam wspaniałą żonę. Co z tego, że mam takie życie, a nie inne? Przyjacielu, potrzebujesz się na nowo narodzić. Ten człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, bardzo dobry człowiek religijny, przyszedł pewnego dnia do Jezusa i powiedział: wiem, że przychodzisz od Pana, niech by takich znaków, co by nie czuł, gdybyś nie był od Niego. Wiecie, Nikodem, on przyszedł do Niego, ale Jezus nie powiedział: fajnie, że przyszedłeś do mnie. Jezus powiedział: Nikodemie, musisz się narodzić na nowo. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Żadne sakramenty się nie zbawią, żaden system katolicki, żaden system prawosławny, jakaś liturgia nie jest w stanie uratować Twojego życia przed piekłem. Tylko Chrystus. Mohamed umarł, Budda umarł, oni nie zmartwychwstali, ale Jezus Chrystus przyszedł tutaj na świat, aby umrzeć za Twoje i za moje grzechy. On na krzyżu Golgoty powiedział: wykonało się. Wszystko się wykonało na krzyżu Golgoty. Jeżeli to przyjmiesz, to nie będziesz musiał chorować, nie będzie musiał diabeł dojeżdżać Twojego życia, nie będziesz musiał cierpać biedy, nie będziesz musiał chodzić jak zbity pies po tej ziemi. Jeżeli przyjmiesz to, to Twoje życie się diametralnie zmieni. Jezus to jest bohater, Jezus to jest Król Królów i Pan Panów.
spotkałem go osobiście. Jeżeli chcesz go spotkać, to zawołaj do niego dzisiaj. Powiedz: Jezu, chcę się z Tobą osobiście spotkać. Chcę Ciebie doświadczyć realnie jako jego realnego, potężnego Boga. Zawołaj dzisiaj do niego. Zawołaj dzisiaj do niego. Być może dzisiaj jest ostatni Twój dzień. Nie wiem tego, ale dzisiaj jest Ci łaski. Dzisiaj jest Ci zbawienia. On mówi do Ciebie: przyjdź do mnie. 2 lata temu zostałaś zbita przez swojego ojca i powstało w tobie odrzucenie, ale chcę tobie powiedzieć o tym, że Chrystus jest w stanie te odrzucenie uzdrowić w twoim życiu, jeżeli tylko chcesz, ponieważ człowiek nie jest w stanie uwolnić się, nie jest w stanie dać pełnej wolności, tylko Chrystus. Ja chodziłem do ludzi, ja szukałem pomocy, ale nikt nie był w stanie mi pomóc. Ale kiedy 6 lat temu zawołałem do Niego, do Chrystusa, to On przyszedł, uwolnił mnie z wielu patologii w moim życiu. I dzisiaj może Ciebie też uzdrowić. Szatre mitala baster, ni patarutu ni drabestyry biratadru, ni drabrticha rabersztydran, tahadru to netigarat. Jeżeli dzisiaj chcesz być zdrowy, jeżeli dzisiaj ty jesteś tą osobą, która masz włożona gips w prawej nodze, to dzisiaj możesz zostać uzdrowiony. Dzisiaj możesz zostać uzdrowiony. Lekarze ci powiedzieli, że twoja noga będzie niesprawna, że będziesz miał problemy, nawet jak zdejmiesz ten gips. A ja dzisiaj ci mówię, że oni kłamali. Jeżeli dzisiaj chcesz, to przyjdź tutaj do mnie. Ja położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiony. Dzisiaj jest ten dzień. To dzisiaj jest dzień, kiedy możesz doświadczyć żywego Boga w swoim życiu. Nie jesteśmy tu po to, aby głosić jakieś bzdury i pierdoły. Jesteśmy tutaj po to, aby manifestować moc żywego Boga. Jeżeli chcesz, to przyjdź tutaj. Jeżeli jesteś zniewolony, przyjdź, uwolnimy Cię. Jeżeli jesteś chory, to przyjdź, uzdrowimy Cię zupełnie za darmo. Religia Ci mówi, że musisz zapracować, a ja Ci mówię, że możesz dzisiaj przyjąć to przez wiarę. Przyjdź dzisiaj do Niego, zawołaj się do Niego, powiedz: Jezu, chcę Ciebie realnie dotknąć. Powiedz: Jezu, chcę się z Tobą realnie spotkać. Przyjdź dzisiaj do Niego, zawołaj. Powiedz: Jezu, potrzebuję Ciebie. Zawołaj się.